Wodzisław Śląski włączył się w obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Powiem szczerze, że jestem tak zachwycona, tak zadowolona, że mogę brać udział w tak okrągłej rocznicy, bo to się, proszę Panią, nie zdarza wszystkim, żeby mogli świętować. Możemy dzisiaj świętować, chodzić w tych mundurach. Musimy cieszyć się z tego, że udało nam się to wywalczyć, natomiast no, trzeba tutaj powtórzyć słowa Korfantego, że musimy być gotowi, żeby w razie czego to obronić. No, cieszymy się całymi rodzinami, cieszymy się, no to jest piękne, że mamy wolność, jesteśmy w wolnym kraju, możemy żyć jak wolni ludzie. Obchody rozpoczęła msza święta w intencji ojczyzny, później złożono kwiaty pod pomnikiem powstańców śląskich na placu Korfantego. Niech tutaj, pod tym pomnikiem powstańców śląskich, na placu Wojciecha Korfantego. Dalsza część świętowania miała miejsce na rynku. Tutaj mieszkańcy częstowali świątecznym tortem. Rozstrzygnięto także plastyczny konkurs prezydencki Wodzisław Śląski dla Niepodległej. Młodzież szkół z terenu powiatu wodzisławskiego uczestniczyła w spektaklu opowiadającym o tym, co przed 100 laty działo się na ziemiach wodzisławskich. Spektakl stanowi element muzealnego projektu Czas zmian Wodzisław w drodze do niepodległej Rzeczpospolitej. W historyczną podróż młodzież zabrali partnerzy projektu z Teatru Wodzisławskiej ulicy oraz Stowarzyszenia Grupa Rekonstrukcji Historycznych Piechota HER z Wodzisławia Śląskiego. Kobiety spotkały się w swoim towarzystwie, aby pomóc małżeństwu, które od lat boryka się z niepełnosprawnością i cukrzycą. W Wodzisławiu Śląskim miał miejsce projekt Lady. To typowo kobiece wydarzenie, które podkreśli ich piękno wewnętrzne, ponieważ to piękno każdej kobiety kryje się w jej wnętrzu. Panie korzystały z porad specjalistów, wzięły także udział w sesji fotograficznej, a dochód z projektu został przeznaczony na rzecz Martyny i Piotra Bodak z Wodzisławia Śląskiego.